Kielek i flash carbon to model, który stanowi silną konkurencję wobec swojego kuzyna z tej samej firmy, modelu Leki Elite i modelu Leki Passion. Wyróżnia się on w stosunku do tych kijów większą zawartością włókna węglowego, bo tu mamy aż 70%, oraz nowym systemem wpinania pasków do rękojeści, czyli tym systemem Sharp. Pozwólcie, że odpakuję tylko szybciutko ten model i pokażę Wam, jak wyglądają tutaj poszczególne elementy. Jeśli szukasz kija do Nordic Walkingu, już takiego w zakresie do 300 zł z zawartością włókna węglowego, to być może właśnie przyglądałeś się również właśnie kij Leki Passion albo Leki Elite z 60% zawartością włókna węglowego. Różnica w tych kijach jest tylko właśnie w tej zawartości włókna węglowego oraz w systemie wpinania pasków. Tak jak mamy tutaj nakładki gumowe, groty ostre, to wszystko jest to samo co w kijach Leki Elite oraz Leki Passion. Trzonek wykonany z lekkiego materiału 70% zawartości włókna węglowego plus lekkie stopy aluminium, to powoduje, że kij jest jeszcze lżejszy i wpada jeszcze w mniejsze drgania w czasie uderzenia o podłoże, jest bardzo stabilny. No i to co wyróżnia te dwa modele, czyli Leki Elite, Leki Flash Carbon, to jest system wpinania i wypinania pasków tutaj do rękojeści. Tam mieliśmy, nie wiem, czy mieliście okazję oglądać, czy widzieć tam takie paski wpinane na taki plastikowy zaczep, a tu mamy pętelkę, którą zapinamy na wystający ząb z rękojeści. Pokażę, jak to wygląda. Po założeniu na dłoń ściśle pasek nas oplata pod dłonią, pomiędzy kciukiem i palcem wskazującym i dookoła nadgarstka. Aby wpiąć się do kija, wystarczy założyć tu na ten ząb i wypiąć. I pociągnąć w dół. Aby się wypiąć, można albo wystarczy, że naciśniesz kciukiem, tak? Albo drugą ręką sobie dociskamy i też to wychodzi. Bardzo wygodne, bardzo szybkie, bardzo sprawne, bardzo wytrzymałe. Nie ma się co obawiać, że ta linka nie wytrzyma, że się odczepi, że puści. Takie rzeczy się nie zdarzają. Wytrzymują te paski wiele lat i dają dużą stabilność i kontrolę nad kijem. Więc mając do dyspozycji kije Leki Flash i kije na przykład Leki Elite lub Leki Passion, skłaniałbym się ku kijom Leki Flash Carbon. Troszkę lepszy system wypinania i większa zawartość włókna węglowego. Różnica minimalna, aczkolwiek może być zauważalna, szczególnie jeśli chodzisz intensywnie, dużo i z zacięciem sportowym. Polecam ten kij każdemu. Na pewno oddzięczy się Wam za tą dużą cenę w czasie użytkowania i będziecie z niego zadowoleni. Polecam dodać do koszyka.